Siema, hokejowe świry, NHL-owi wariaci. Za nami noc i trzy kolejne mecze NHL, o których dzisiaj porozmawiamy. Mam dla Was także jeden temat dodatkowy, a więc łącznie cztery sprawy. Żeby nie przedłużać, zaczynamy! Zdecydowanie na drugim, albo nawet może na trzecim planie meczu pomiędzy Tampa Bay Lightning i New York Rangers jest końcowy wynik, jest to, co działo się na lodowisku, kolejność padania bramek i inne wydarzenia. Poza tym jednym zdarzeniem, na które warto popatrzeć i warto się pochylić nad nieszczęściem, jakie spotkało Michaiła Sergaciowa, a więc obrońcę Lightning. Mniej więcej połowa spotkania, Sergaciow podjeżdża do bandy we własnej strefie, w strefie bronionej, próbuje zaatakować ciałem Alexisa Lafreniera, dochodzi do tego kontaktu i wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać w hokejowym, NHL-owym elementarzu, bark w bark, nogi właściwie ułożone, ani atakowany, ani atakujący nie popełniają tutaj błędu przewinienia, Lafrenier delikatnie wybija się barkiem, żeby skontrować to uderzenie ciałem, ale tu naprawdę wszystko jest w porządku i tylko pech, tylko jakieś zrządzenie losu sprawia, że lewa noga Sergaciowa, prawa zresztą też nienaturalnie się układa, ale w tej lewej dzieje się mnóstwo rzeczy na różnych naprawdę punktach. Możemy zobaczyć na nagraniu, jak składa się najpierw nieprawidłowo kolano, potem jeszcze staw skokowy. Myślę, że jeszcze tutaj parę rzeczy odnajdą lekarze, chirurdzy, którzy będą się przyglądać tym, co w ogóle stało się w układzie kostnym, w układzie stawów z rosyjskiego defensora, którego trzeba było oczywiście tutaj znieść z lodowiska, nie dał rady o własnych siłach, a jego dramat jest tym bardziej potężny, że to było jego pierwsze spotkanie od 19 grudnia. Sergaciow wrócił po kontuzji właśnie na to spotkanie przeciwko Rangers, opuścił 17 meczów z rzędu, no i odbudował się, wydawało się, że już jego zdrowie jest w porządku, wraca do spotkania, wraca do rytmu meczowego i no niestety dzieje się coś takiego. Co za pech. I czasami domyślamy się, że zawodnicy muszą czuć się fatalnie, czuć się bardzo kiepsko, mieć problemy psychiczne ze zrozumieniem tego, dlaczego to się dzieje, dlaczego im się przytrafiają takie rzeczy, dlaczego mają tak trudno, mają taką wyboistą ścieżkę w swojej karierze, no bo trzeba przyznać, te ostatnie tygodnie właśnie Sergaciowa są ciężkie i my się tego musimy zazwyczaj domyślać, natomiast dzięki temu, że Sergaciow jest człowiekiem tak otwartym, tak szczerym i dzięki temu też, że klub Tampa Bay Lightning nie cenzuruje pewnych rzeczy, mogliśmy przeczytać wiadomość od Michaiła Sergaciowa udostępniona na jego mediach społecznościowych, bardzo szczera i widać, że napisana przez niego, nie przez jakiegoś menadżera, przez jakiegoś agenta prowadzącego mu konta w mediach społecznościowych. A ta wiadomość brzmi tak. O rany, dlaczego ja? Dlaczego teraz? Po tych wszystkich straconych meczach powrót i ponowny uraz. Czuję, że to niesprawiedliwe. Czuję się okropnie. Próbuję zachować spokój i myślenie pozytywne, ale to niemożliwe. Po zrobieniu tak wiele rzeczy, po zrobieniu wszystkiego, dostaję to. Wszechświat jest nieprzewidywalny, wszechświat ma własne plany, ale pieprzyć wszechświat, człowieku. Wiem, że wrócę silniejszy, że będę grać, ale teraz jest mi ciężko, jutro będzie ciężko. Wszyscy toczymy własne bitwy, a to jest ta moja bitwa. Wygram, bo zawsze tak robię. Leki przeciwbólowe są dobre. Gdyby to wydarzyło mi się w lesie, gdybym był sam w lesie, to bym już nie żył. To szalone. Chciałem napisać wszystkim wam, jak się czuję. Chciałem napisać to tutaj. Nie wiem dlaczego. Chciałem dać znać osobom, którym na mnie zależy. Doceniam wasze wiadomości i dziękuję wszystkim personelowi medycznemu, ale po prostu wszystkim, którzy mi pomogli w tej sytuacji. No i co do samego spotkania, bo wiem, że są tutaj z nami tacy, których ciekawostki trochę mniej interesują, a bardziej wyniki, tabele i to, co dzieje się właśnie w stricte meczowej rozgrywce.
to tutaj musimy powiedzieć, że strażnicy, gospodarze, Nowojorczycy w tym meczu byli lepsi, zasłużenie zwyciężyli i to się przejawiło w kilku aspektach. Przede wszystkim otworzono to spotkanie bramkowo na korzyść Rangers. Zrobił to Jimmy Vesey, który łącznie w tym meczu dwukrotnie pokonał Andrzeja Wasilewskiego. Natomiast ten pierwszy gol, gol po którym było 1-0, który niejako ustawił to spotkanie, to jest backhand, bliskie podjechanie do bramki, ale też znaczny kąt i tutaj można doszukiwać się lekkiej, małej jednak winy rosyjskiego bramkarza, że nie podniósł barku, że nie dopilnował tego krótkiego słupka. Natomiast brawo dla Jimmy'ego Vesey, że znalazł odwagę i znalazł przede wszystkim to miejsce w okienku bramki, do którego krążek skierował. Brawo za tego gola, gola także, który podsumował później całe spotkanie na 3-1. Mogliśmy podziwiać też bardzo ładny taniec z krążkiem, kiwkę, dryblingi, uwolnienie się od kryjącego go obrońcy Artemija Panarina. I możecie zobaczyć na tym nagraniu wideo, na którym Panarin popisuje się swoją zwrotnością, swoją szybkością. I nie chcę tutaj powiedzieć, że Luke'owi Glendeningowi skręcił kostki, czy że wyprowadził go całkowicie w pole, bo tak nie jest. Glendening naprawdę spisuje się tutaj na miarę swoich możliwości. To znaczy robi wszystko, co można. Nie wiem, czy ktoś tutaj nadążyłby za tymi zwrotami w wykonaniu Panarina. I mimo, że Glendening nie może być tu krytykowany, to popatrzcie, jak dużo miejsca uwalnia sobie Panarin. Jak z tego podejścia Glendeninga do niego blisko, on automatycznie sprawia, że rywal jest oddalony o 2-3 metry, że może już działać na wysięgu kija, może kombinować dalej z tą akcją nad jakimś elementem zaskoczenia. Piękna sprawa, piękna sytuacja. A jeżeli mówimy już o rosyjskich zawodnikach, to Kucherow notuje asystę przy jedynym trafieniu błyskawicy z Tampy i ten jeden punkcik pozwala mu wrócić na czoło klasyfikacji kanadyjskiej, wyprzedzić Nathana McKinnona. Dalej się możemy emocjonować tym wyścigiem, bo praktycznie co kolejkę, co mecz mamy tu zmianę. McKinnon dokłada swoje cegiełki, a odpowiada mu Kucherow i znowu go wyprzedza i mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu. Derby dnia to derby pomiędzy braćmi Foligno. Tak, zapraszam Was na najważniejsze rzeczy, wydarzenia, pigułkę informacyjną ze spotkania Minnesota Wild i Chicago Blackhawks. W składzie jednych Nick Foligno, a więc jeden z zastępców kapitana w Chicago Blackhawks, 36-letni Amerykanin. W składzie drugich Marcus Foligno, a więc 32-letni zawodnik Minnesota Wild, Amerykanin, brat pierwszego wspomnianego Nicka Foligno. No i gdy grają przeciwko sobie bracia, to oczywiście iskry się pojawiają, pojawia się twarda walka także pomiędzy nimi, ale jeżeli już dochodzi do takich poważnych incydentów, no to nie liczmy na to, że brat stanie naprzeciwko brata. Niemniej i jeden i drugi Foligno nieraz udowodnili, że są mężczyznami charakternymi, że oprócz wysokich umiejętności hokejowych, to też potrafią stanąć we własnej obronie czy w obronie kolegów i stoczyć pojedynek na pięści. I w tym spotkaniu Marcus Foligno, napastnik Minnesota Wild, stoczył właśnie taki pięściarski pojedynek z Jaredem T. Nordim z Chicago Blackhawks i był to bardzo widowiskowy, bardzo toczony w duchu fair pojedynek. No a poza emocjami związanymi ze sztukami walki, tak to nazwijmy, to były też w wykonaniu braci Foligno inne konkrety i jeden i drugi wpisali się na listę strzelców. Co prawda w ogóle strzelanie w tym meczu rozpoczął napastnik Jacob Luccini, a trochę anonimowa postać z ekipy Dzikich, jego pierwsze trafienie w tym sezonie dało prowadzenie Wild. W drugiej tercji wyrównał, strzelając swojego 10. gola w sezonie, Nick Foligno. No a szale przechylił na stronę gości Marcus Foligno. I w ten sposób to właśnie Minnesota zainkasowała komplet punktów, wygrywając 2-1. No i mieliśmy taki hat-trick braci Foligno. Hat-trick imienia Foligno mieliśmy
gola jednego brata, gola drugiego brata i bójkę. No brakło jakiejś asysty może, żeby to tak ładniej skomponować, ale myślę, że i tak, jeżeli chodzi o rodzinę Foligno, o ich rodziców, o ich krewnych, to mogą po takim spotkaniu odetchnąć z ulgą i po prostu powiedzieć, że między braćmi remis, że fajnie się zaprezentowali obaj. Na wynik drużyn, dla których grają, to już jest pewnie sprawa drugorzędna. I bardzo często jest w naszych wideo tak, że ja najwięcej czasu poświęcam meczowi, spotkaniu, które wydaje mi się najbardziej atrakcyjne z poprzedniej kolejki, które wam polecam i o którym wam chcę szeroko opowiedzieć. Dzisiaj zrobię na odwrót, dzisiaj zrobię wyjątek, tak też czasami postępowaliśmy w nocnych zmianach tekstowych, pisemnych. Będę opowiadał o najlepszym meczu tej nocy, Toronto Maple Leafs kontra Dallas Stars i będzie to krótkie opowiadanie. Zwrócę wam uwagę na jeden aspekt meczu, opowiem o kilku innych, natomiast nie będę zdradzał zbyt wiele, bo moim zdaniem po prostu warto sobie znaleźć 2 godzinki, usiąść przed komputerem, telewizorem, nacisnąć play i zobaczyć, bo to było bardzo dobre widowisko. Jeżeli miałbym wybierać akapit, którym opisywałbym ten mecz, to zwróciłbym uwagę na jedną sytuację. Akapit by miał tytuł Gapa dnia. Po dwukropku napisałbym jedzie w jedną stronę, a patrzy w drugą. I to się odnosi bezpośrednio do sytuacji z udziałem Jake'a McCabe'a, a więc zawodnika Toronto Maple Leafs. No nie był on zadowolony z tego, co się akurat w tej sytuacji wydarzyło, ale sam sobie jest winien. Zawodnik z numerem 22 zjeżdżał do narożnika lodowiska po stronie bronionej, czyli po tej swojej stronie naturalnej, bo jest to defensor. Zjeżdżał blisko bandy, odegrał krążek backhandem wzdłuż bandy dalej od bramki, czyli takie standardowe, klasyczne zachowanie. I patrzył niestety za tym krążkiem, patrzył za tym podaniem, a to jest duży błąd, no bo jedziesz, niosą cię nogi i łyżwy w jedną stronę, a głowę masz odwróconą w drugą. Nie wiesz, co się dzieje przed tobą. No i tutaj wyrosło mu drzewo przed nim. Mason Marchment stał i czekał na to, aż zawodnik Toronto Maple Leafs w niego wjedzie, dzięki czemu po prostu będzie mógł go powalić na lód. I to zrobił, sami widzicie z jakim efektem, rozbity nos, dużo krwi. No są tu po prostu rany, jest dyskomfort. To jest dla Masona Marchmenta zwycięstwo. Ja nie rozumiem tych pretensji, które tutaj wygłaszał McCabe, bo naprawdę jest to hokejowe zagranie. Ktoś może powiedzieć, że krążka tam nie było już chwilę w okolicy. To nic. No co miał zrobić w tej sytuacji Marchment? Zejść z drogi? No nie, no stajesz twardo i zatrzymujesz gościa, który w ciebie wpada. W temacie samego spotkania obiecałem, że nie będę zdradzał szczegółów, tak żebyście mogli sobie to zobaczyć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ale dlaczego ten mecz oceniam wysoko, dlaczego on jest dobry, tutaj wam mogę zdradzić kilka szczegółów. Przede wszystkim dlatego, że były zmiany na prowadzeniu, a więc była dramaturgia tego meczu. Gole były w każdej z 3 tercji, nie ma tutaj przestojów, nie ma długich minut, w których nic nie wpada do sieci. Cały czas możemy cieszyć oko z udanych akcji ofensywnych i jednych i drugich tutaj zdradzę, bo też mogę liczbę bramek wam podać, było aż 9 trafień. Nie będziecie się więc nudzić, jeżeli lubicie efektowne i skuteczne zagrania. Były gole w przewadze. Była też bramka zdobyta z rzutu karnego. No to też dodaje oczywiście atrakcyjności. Byli bohaterowie po jednej i drugiej stronie. Były, jak widzieliście z przykładem McCabe'a, liczne starcia. Liczba wejść ciałem łącznie sięgnęła 67, a więc uważam, że to znacznie powyżej przeciętnej średniej z tego sezonu było. Działo się, warto to zobaczyć. W tym odcinku dużo jest o Chicago Blackhawks. Będzie też kolejna rzecz dotycząca tej drużyny. No i jeszcze przecież moja bluza. Ale to nie jest dobry czas dla czarnych jastrzębi i już tłumaczę dlaczego. Nie jest dobry, bo przegrali spotkanie z Minnesota Wild. Nie jest dobry, bo nie ma Connora Bedarda. I nie jest dobry, chociaż tutaj damy gwiazdkę, bo marketingowo wpływ ligi na oblicze Chicago
jest negatywny w oczach kibiców NHL. Oczywiście nie mówimy tu o fanach samego Chicago, bo oni się będą cieszyć z tego, że zimowy klasyk, Winter Classic w 2025 znowu przypadł w udziale właśnie miastu Chicago i ekipie Blackhawks. W 2025 jeszcze nie wiadomo którego dnia będziemy się emocjonować, no i właśnie tego dotyczy ten akapit, czy to będą jakiekolwiek emocje, ale tak zakłada Liga NHL, będziemy się emocjonować starciem Chicago Blackhawks i St. Louis Blues i wszystko ma się odbyć na stadionie Wrigley Field, czyli baseballowym legendarnym obiekcie. Dla tych z Was, którzy NHL śledzą od kilku lat, to nie jest nowością, że Blackhawks są weteranami Winter Classic, zespołem, który bardzo często brał udział w spotkaniach rozgrywanych poza standardowymi halami, lodowiskami NHL. Po raz trzeci zostają gospodarzem Czarni Jastrzębie, po raz piąty w ogóle biorą udział w tym spektaklu NHL-owym. Zaczęło się w 2009 na Wrigley właśnie, przegrali wtedy z mocnymi Detroit Red Wings. Później mieliśmy 6 lat przerwy, w 2015 z Washington Capitals zagrali Chicago Blackhawks. Później 2 lata do 2017 się przenosimy, jest starcie z St. Louis Blues na Busch Stadium. I ostatni ich występ tego typu w 2019 przeciwko Boston Bruins na Notre Dame Stadium. A były jeszcze tak zwane serie stadionowe. Był rok 2014 i pokonanie Pittsburgh Penguins 5-1 na Soldier Field. A także rok 2016 i wysoka porażka z Minnesota Wild, co się nam ładnie łączy z tym odcinkiem. Aż 1-6 wtedy poległy Czarne Jastrzębie. Jak widzimy, tych spotkań no, wyjątkowo dużo NHL oddaje w ręce Chicago Blackhawks i jest to już powoli irytujące dla fanów innych drużyn, że Chicago cały czas jest w cenie, cały czas jest oczkiem w głowie Gary'ego Bettmana. To jest też minus dla fanów, bo oni już mają dosyć, chcieliby zobaczyć inne drużyny, chcieliby inne ekipy zaprezentowały się właśnie w tak wyjątkowym spektaklu, jakim jest Winter Classic. No i jest jeszcze ten czynnik sportowy. Chicago Blackhawks są jedną z najgorszych drużyn tego sezonu i w przyszłych rozgrywkach chyba nie będzie jakoś super lepiej. Oczywiście daleko nam jeszcze do tego, żeby zastanawiać się nad tym, jakie podczynią postępy Chicago. Jest okienko i transferowe, i kontraktowe. Connor Bedard będzie się rozwijał, ale mimo wszystko to chyba będzie dużo za wcześnie, żeby Czarne Jastrzębie włączyły się do walki o cokolwiek. St. Louis Blues mają formę raz w lewo, raz w prawo w tym sezonie, ale też jest ekipa z problemami i spodziewamy się, że to może być mecz w połowie prawie sezonu przyszłego, w którym biorą udział drużyny nie walczące o nic konkretnego, o jakieś miejsca playoffowe czy o wysokie miejsca w swojej dywizji. Także większość komentarzy jest negatywna. Dziwią się ludzie, że cały czas NHL magluje temat Chicago Blackhawks. Niektórzy podnoszą też te zarzuty, że w Blackhawks dochodziło w ostatnich latach do kilku nieporozumień albo też skandali na wielką skalę, a mimo to cały czas klub ten jest doceniany, jest nagradzany przez NHL właśnie w postaci organizacji takiego eventu, bo wiemy, że to i miasto zyska, i klub zyska. Najłatwiej jest gospodarzom właśnie zarobić na tego typu rzeczach. Także wybór w drafcie, jedynka ostatnia, oczywiście tu mówimy o losowaniu, o pewnych zasadach NHL-owych, ale nie spotkała Chicago Blackhawks żadna kara za tą ostatnią aferę seksualną, która przecież wstrząsnęła nie tylko naszą dyscypliną, ale wyszła poza jej ramy. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że tym razem ten odcinek nie będzie trwał 30 minut tak jak ostatni. Mam nadzieję, że jest to kwadrans. Mam nadzieję, że kliknąłeś już kciuka w górę. Jesteś subskrybentem naszego kanału i czytelnikiem portalu NHL.pl. Pozdrawiam Was, hokejowe świry, NHL-owi maniacy. Oglądajcie spotkania, czytajcie nasze publikacje, oglądajcie nasze wideo, słuchajcie naszych audycji.